Kurde, jak mi się nie chce omawiać, skoro trzeba omówić funkcję Exaxis Mirror. Tylko jestem zły, bo tutaj coś, ta funkcja raz działa, a raz nie działa. Tylko musicie ją o tym włączyć. Ctrl X do Entry. Tylko ja sobie jeszcze Oligon wytłoczę. Nie zapomnijcie tu włączyć ustawienie narzędzi, bo wtedy to będzie okazane. Dobra, i teraz będę mógł się za to zabrać. Włączamy sobie to. Tylko z niewiadomych przyczyn to działa tylko tak, jakby wam przesuwało tylko to, co jest tu. Na środku, jak próbujemy pętlę przesuwać, jak jest tu pętla, to X-Axis Mirror już tak nie chce działać. To chyba działa tylko w ten sposób, że tu na rogu, jak przesuwacie. W sumie to jest przydatne. Szybko dzięki temu można głowę wymodelować. Tylko jedna rzecz nie mogę wam się... Chwileczkę, musiałbym sprawdzić, czy jak dodam nową enklę, to nie będzie problemu. Akurat nie. Ale patrzcie, bo jak chcę... Na przykład chciałem edytować godzins tu i tu w enklę. To on chyba już mi nie przesunie. Oj, chyba nie. Ale mam lepszy pomysł. To musiałbym wtedy tą część poligonu wykasować. Chociaż nie jestem pewien, na ile to jest dobry pomysł, aby X-Axis Mirror działał. Bo jak tu i tu dodacie w enklę, to funkcja ta nie będzie działała, że jak tu przesuniecie w enklę, to wam tu przesunie. Zresztą funkcję obadałem. Ja się wykasuję ten oligon. Tu X-Ray włączacie. Ctrl X. Wtedy muszę głowę przekopiować. Wiem, jaką funkcję mógłbym do tego użyć, aby to miało sens. Gdzie to jest? Chwilę dajcie, no. Symmetryzm powinien pomóc. Wtedy X-Axis Mirror Edition powinien wam działać bez problemu, bo ja chciałem tutorial na ten temat opublikować. Ale X-Axis Mirror Edition nie działał mi poprawnie. Teraz będę mógł dla was wysłać tutorial na temat tego. Dzięki temu mogę dużo szybciej głowę modelować. Natomiast nie wiem, jak to, jakie odniesienie to będzie miało do sculpt, do rzeźbienia. O, działa. Grab. Zaraz, bo oni tu zmienili pędzel radius, to jest wielkość. Jak ku mojemu zaskoczeniu, X-Axis Mirror Edition działa, ale nie wychwytuje tylnych punktów. Jak nie wychwytuje tylnych punktów, to trzeba byłoby użyć 2D file. No, 2D file mi pomógł w wersji, jak publikowałem tutorial na temat Blender 2.80 Alpha.
Jeszcze z listopada. Widzicie, że x-axis mirror działa, ale musicie za pomocą funkcji symetrize przekopiować waszą głowę. Aha, jeszcze sprawdźcie, czy wam poprawnie przekopiował głowę, czy nie ma tu wewnątrz ściany, przez którą mógłby wystąpić jakiś problem. Spróbuję jeszcze tu wykasować. Nie wiem właśnie, czy to jest dobry pomysł. Zaczekajcie, bo chciałem sprawdzić, czy mi to będzie poprawnie działać, jak dodam tu Enkle. Ale nie mam takiej stuprocentowej pewności, czy jak dodam Enkle następną, to będzie mi działać. Kurde, no nie wiem właśnie, czy mam dodawać tu Enkle. Nie, chodzi tu o to. Czekaj, Blender, co ty robisz, chłopie? No nie, no dlaczego mi tak dziwnie? Nie, no dlaczego teraz mi nie modyfikuje tego? Nic, jak wam nie będzie działał. Aha, bo to zapomniałem, że musi być ponownie włączone. Niestety, ale tu jest wystąpił błąd, bo tu mi nie chce automatycznie przesuwać punktu tu. Może dlatego, że używam skalę, brak. To wyłączycie to, włączycie X-ray, jak macie ten problem. Znalazłem na to sposób. Na szczęście działa. Dlatego, że lepiej coś lepiej dokładnie poznać, żeby potem to działało poprawnie. Symetrize i mamy przekopiowaną głowę. Dzięki tej funkcji X-Axis Mirror Edition mi potem działa bezbłędnie. Nawet jak tu przesuwam punkty. Natomiast nie jestem pewien, czy jakbym dodał tu pętlę, czy dalej będę przesuwał poprawnie. Ctrl X. Czekajcie chwilę, bo muszę mieć. Działa! Jak widzicie, jest to możliwe. Działa. Ale poligon musi być perfekt. I przy dodawaniu pętli wyłączcie to. I nie zapomnijcie wyłączyć to przy spawaniu. Symetrize bardzo lubię, ale to osobny tutorial na ten temat opublikuję.